Witajcie kochani na Tarot Esme. 21 stycznia w najbliższą sobotę o 21:53 będziemy mieli kulminację nowiu księżyca w znaku wodnika. Ten nów może być dla wielu z nas jak powiew świeżego powietrza. Możemy poczuć taki prawdziwy zew wolności, potrzebę wyplątania się z ciążących nam sytuacji, związków, zobowiązań, również też starych przekonań, różnego rodzaju wyobrażeń. To może być jak taka wielka aktualizacja w naszym systemie. Możemy zobaczyć swoje życie z zupełnie nowej perspektywy. Możemy nabrać nadziei, wiary na spełnienie nawet najbardziej szalonych projektów. Więc otwierajmy się na te nowe wizje, na nowe perspektywy. Wychodźmy ze strefy komfortu, zdecydowanie. Przed nami droga wolna. Obierajmy kurs i wysyłajmy intencje, zasiewajmy nasiona nowych planów, by w przyszłości przyniosły owoce. Może właśnie wśród nich, kochani, znajdziemy prawdziwy diament. Wszystko jest możliwe. To zależy od nas, zależy też od tej wiary. Prośmy też o ochronę, o prowadzenie, nasze wyższe ja, nasze anioły, żeby towarzyszyły nas, żeby pomagały nam też w osiągnięciu naszych planów i prowadziły nas do sukcesu. Okej. Przygotowałam dzisiaj inne talie niż zwykle, zwłaszcza jeśli chodzi o karty wyroczni. Na początku będziemy patrzeć, co pokaże nam wyrocznia mistycznych chwil. Później popatrzymy przesłanie anielskie ze świetlistej siły aniołów. Tym razem wybrałam te talie zamiast życia z aniołami. Główne czytanie będę robiła chyba, tak szukałam najbardziej wodnikowej talii i wydaje mi się, że Healing Light Tarot chyba jest taka najbardziej wodnikowa, więc z niej będę robiła główne czytanie, a na poszczególne znaki zodiaku będę używała Steampunk Art Nouveau Tarot i radę będę ciągnęła z tarota prerafaelitów. Okej. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Okej. No dobrze. Zobaczmy, co pokaże wyrocznia mistycznych chwil. Nów księżyca w znaku wodnika. Nów księżyca w znaku wodnika. 21 stycznia 2023 roku. Nów księżyca w znaku wodnika. 21 stycznia 2023 roku. Jakie przesłanie dla nas na ten nów? Obserwator, no proszę. To jest, kochani, jak królowa mieczy ta karta. Już patrzę znaczenie. Karta numer 50. Cierpliwość, świadomość, skupienie. Kobieta patrzy przez staroświecki aparat, gotowy do zrobienia zdjęcia. Obserwuje krajobraz przed sobą. Panuje absolutna cisza i spokój. Nie wiemy, jak długo kobieta czekała na idealny moment. Ma cierpliwość, aby rozpoznać w skupieniu, dopóki nie nadejdzie decydująca chwila. Siła tkwi w jej spokoju. Żyje w teraźniejszości i niełatwo ją zdekoncentrować. No to jest, kochanie, to jest, kochani, taki fokus. I to jest, można powiedzieć, że ta karta jest wyzwaniem, no, na ten nów. Jest wyzwaniem, bo energia wodnika jest taka dosyć niecierpliwa, ale w swoim zenicie jest właśnie idealnym fokusem. To jest właśnie to. To jest umiejętność tego skupienia, tak jak królowa mieczy, która nie patrzy już za siebie, ona patrzy tylko. Ona jest w tu i teraz i patrzy przed siebie. Nawet ta karta jest podobna do Królowej Mieczy.
Też ona siedzi tyłem do przeszłości. Niesamowita energia. Tutaj warto się skupić. Warto się skupić właśnie na, tak jakby ona patrzyła tutaj na te swoje plany. Jakby szukała tego kierunku, który jest dla niej najlepszy. Jakby szukała tej nowej perspektywy. To jest dokładnie to, co mówiłam tutaj przed chwilą w takim przygotowaniu właśnie do czytania. Bądźmy obserwatorami, skupiajmy się, bądźmy spokojni, cierpliwi, a owoce przyjdą, prawda? Ten nów może przynieść nam bardzo ciekawe obserwacje. Możemy dostrzec, pewne rzeczy wziąć prawie że pod lupę. No. Bardzo ciekawa energia. Energia świadomości. To jest właśnie energia wodnika. Bardzo się tutaj pokazała. No dobrze, zobaczmy, co pokażą aniołowie. Nów księżyca. Nów księżyca w znaku wodnika. Dwudziestego pierwszego stycznia 2023 roku. Jakie przesłanie, jakie wskazówki mają dla nas aniołowie na czas nowiu księżyca w znaku wodnika 21 stycznia 2023 roku. Ben Elohim Rafał. Już znajdujemy tę kartę. Już momencik. Wiedza duchowa. Pozwól mi Cię wznieść w Królestwie Boskiej Tęczy. Promieniuje światło wspaniałości, inspirując Cię na Twojej drodze, przesyłając Ci siłę, jasność, ochronę do wypełnienia Twoich zadań. Każdy ma do dyspozycji boską wiedzę, podaną w uniwersalnym języku. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przewodnicy potężnego promienia boskiego światła istnieją po to, aby objawiać formę przemiany. Ku domowi, ku światłu, ku niebiosom. Zaufaj im, poznaj drogę, wykorzystaj swe ukryte, twórcze możliwości. Dosięga cię jasne, promieniujące światło archaniołów, stąd wysłane są boskie informacje w świat formy. W ten sposób stara forma jest powoli zmieniana, a na jej miejsce może powstać coś nowego. No dokładnie, to jest ten nów. Tutaj doświadczasz wyprostowania i nakierowania swojego wyższego ja. Bne Elohim Rafał prosi Cię, abyś wycofał swoją świadomość ze wszystkiego, co zewnętrzne i w świetle jego sił przemyślał swoją obecną sytuację. Objaśnia Ci, że wszystko jest informacją, nie tylko wypowiadane słowa i napisane teksty. Bezsłowne informacje to ludzie, miejsca, okoliczności. Na przykład jakiś człowiek może wyzwalać w Tobie nieprzyjemne odczucia. Pozostaje on w harmonii z Tobą, Twoją energią. Ludzie, którzy są dla Ciebie nieprzyjemni, mogą natomiast na przykład być nośnikami informacji, które głęboko wniknęły w Twoją świadomość i przypominają Ci o czymś, co nie jest dla Ciebie dobre. Dzień w dzień w Twoje życie wpływają olbrzymie ilości informacji. Jednak żadna informacja, żaden człowiek, żadne warunki, żadna sytuacja, żadne wydarzenia nie pojawiają się przypadkowo na scenie Twojego życia. No tutaj to jest właśnie ta scena obserwowana. Nie istnieją żadne przypadki losu. Posortuj różne informacje i zajmij się nimi z osobna. Sprawdź, jakie informacje zawierają Twoje myśli, ponieważ to one wytyczają kierunki Twojej energii. Skąd pochodzą Twoje myśli? Czy pasują do Ciebie, czy pomagają Tobie lub innym? Zacznij chronić się przed informacjami, które nie są dla Ciebie korzystne.
Pożegnaj się raz na zawsze z przekonaniami, które są przestarzałe i nie służą już dłużej Twojemu rozwojowi. Potrzebna jest tutaj zdolność jasnego rozróżniania. Drzemią w Tobie talenty i zdolności, które czekają tylko na to, aby mogły być realizowane w świecie rzeczywistym. One zostały Ci dane. Wykorzystaj możliwości twórczego wyrazu, aby nadać swym talentom realną formę. Tym samym wytyczasz swojemu życiu nowy, jaśniejszy kierunek. Możesz uleczyć każdą część siebie, jeśli tylko nauczysz się ją wyrażać. Każdy człowiek może skorzystać z wiedzy i mądrości archaniołów. Pomagają Ci oni na Twojej drodze życia, gdy tylko je o to poprosisz. Bne Elohim, Elohim Rafał mówi Ci: wszystko jest informacją, naucz się ją rozumieć. Bardzo, bardzo wodnikowa energia. To jest właśnie energia powietrza, informacja. To jest dokładnie to. I kochani, zwróćcie na to uwagę. Zwróćcie uwagę właśnie na te aktualizacje, które tu podczas tego nowiu będą dostępne do zrobienia przez każdego z nas. Zwróćcie uwagę, co tak naprawdę chcecie w ten nowy rok wprowadzać, w nowy rok swojego życia poprzez tą bramę wodnikową. Co jest dla Ciebie dobre, a co nie, jakie osoby są dobre, jakie nie, jakie sytuacje, jakie zobowiązania. To, co mówiłam we wstępie do czytania. Tutaj tak naprawdę Bne Elohim Rafał tylko to potwierdził. Nauczmy się rozumieć informacje, które do nas przychodzą. Czy one są właśnie do nas dobre, czy nie. Korzystajmy z tego, co nas wzmacnia, buduje, co toruje nam drogę. Zacznijmy obserwować. Zacznijmy to rozróżniać, co jest dobre, a co nie. Co służy, a co nie. I róbmy to z miłością do siebie. Ku swojemu najwyższemu dobru. Przepiękne energie dzisiaj przyszły, muszę przyznać. Okej. Dobra. Zobaczmy teraz główne energie nowiu według Tarota. Nów Księżyca w znaku wodnika. 21 stycznia 2023 roku. Co dla nas? Jakie energie, jakie potencjały pokażą się dla nas na nów wodnika, który będzie miał miejsce 21 stycznia 2023 roku? Nów Księżyca 21 stycznia 2023 roku. Pięć buław, 10 denarów i 10 kielichów. Z przełożenia jest gwiazda, jest wodnik z przełożenia. Okej. Energia wodnika tutaj wszystkiemu przyświeca. Ale mamy energię dosyć intensywne, bo piątka buław jest taką energią totalności, jest energią pełną zaangażowania. Tu w tej talii pokazana jest jako konflikt, więc trzeba tutaj zwrócić uwagę, co powoduje w nas te konflikty. To, co tutaj przy Bne Elohimie Rafale była mowa. To, co z Tobą już nie rezonuje, to, co wzbudza w Tobie te konflikty. Zwróć uwagę, co to jest. Trzeba wprowadzić w to równowagę. Tak to tutaj odbieram. Właśnie biorąc pod uwagę te talie i te energie, które dzisiaj się pokazały. Tutaj trzeba to zaobserwować. 10 denarów i 10 kielichów. Od razu wezmę tutaj i kartę gwiazdy. Kochani, dwie dziesiątki mówią tu o zakończeniu jakichś cyklów, czyli tak jakby ten sam nów
jest jednocześnie wzniesieniem, ale też i w pewnym sensie nowym początkiem. Możemy pewne rzeczy zobaczyć z wyższej perspektywy, z wysokości tych dziesiątek. Tu mamy dostęp do całego drzewa życia. Możemy to dostrzec, prawda? Możemy to zobaczyć na przestrzeni całej tutaj akurat powiedzmy linii rodowej w dziesiątce denarów. Ale drzewo życia to są nasze korzenie i nasze konary, prawda? Też to jest to, czym sięgamy głęboko i wysoko. To jest to połączenie ze wszystkimi. To jest uświadomienie sobie tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną i że tak naprawdę to, co się dzieje u jednych, gdzieś w jednym miejscu, to jest ten tak zwany efekt motyla, ma wpływ na wszystkich, na całość. I to też może być ważne. Ważne, żeby takie rzeczy też zaobserwować, żeby szukać tego, co nas łączy, a nie to, co dzieli. To też może być tutaj bardzo, bardzo ważną rzeczą. Wtedy ta wspólnota, którą jesteśmy, może być dla nas takim prawdziwym wejściem w erę wodnika. Niektórzy mówią, że już weszliśmy w erę wodnika, niektórzy mówią, że jeszcze nie weszliśmy. Ja myślę, że właśnie taki nów, ta brama wodnikowa może być takim czasem, w którym, dzięki którym możemy wejść w tę wodnikową energię wolności, miłości, wspólnoty, jedności, spojrzenia na życie z szerokich perspektyw, z wielką miłością, ale też z pamięcią tego, co było, z przeniesieniem tych doświadczeń i kształtowaniem ich. To jest, myślę, też taka naprawdę, naprawdę ważna rzecz. I też jeszcze bym tutaj przez chwilę skupiła się na dziesiątce denarów, bo jest to karta, która też mówi o uświadomieniu sobie swoich sukcesów, tego, co się do tej pory osiągnęło. To jest ta energia, która może nam dać poczucie własnej wartości, uświadomić sobie też swoje talenty. Zastanowić się, czy naprawdę realizujemy te talenty w życiu, to czym zostaliśmy obdarzeni, prawda, wchodząc w dane wcielenie. Więc może to być też dla Ciebie inspiracją, co trzeba zrobić, jaki kierunek obrać, w czym możesz się jeszcze realizować w swoim życiu, na co się sfokusować, prawda, co może być tą Twoją nową przestrzenią. Druga rzecz, dziesiątka kielichów, to przepiękna energia, która mówi o takim naprawdę wspaniałym poczuciu spełnienia, o bardzo wysokiej wibracji miłości, zobaczenia tej pełni. Tutaj mamy tęczę na kielichów, tutaj też przy Elohimie Rafaelu, też Rafale, przepraszam, też tutaj była tęcza, więc to jest ten pryzmat, czyli całość, czyli harmonia. To jest tutaj też warto o tym pamiętać, że dziesiątka kielichów, ona tę harmonię daje. I warto sobie uświadomić, że dzięki tej harmonii i miłości do innych osób możemy żyć i wzrastać w jedności. I to jest też takie uświadomienie, że kierunek, jaki będziemy obierać podczas tej nowej pełni, on może być, jakby to powiedzieć, te nasiona, które będziemy wysiewać już w kolejnym cyklu, bo już nie ma jedenastki kielichów, prawda? A potem znowu jest jedynka, czyli as, czyli nowy początek. Więc te nasiona, które będą wysiewane, one będą pełne miłości i pełne wartości. To jest tutaj ważna rzecz. Więc myślę, że ten nów może być dla nas bardzo dobrym czasem. Czasem, w którym też z taką pełną determinacją wiele osób może ruszyć ku swojemu lepszemu
dobru, prawda, ku swojemu najwyższemu dobru. Chciałam uniknąć powiedzenia że lepsze jutro, prawda, bo to jest taka bardzo abstrakcyjna rzecz. Ale mamy kartę gwiazdy, czyli energię wodnikową. Energia wodnikowa tutaj się pokazała. Powiem, kochani, tak, oczekujcie cudów. To jest taka karta, która mówi: oczekuj cudów. Spełniaj swoje oczekiwania. Też miej świadomość właśnie tego prowadzenia. To, co mówiłam w przygotowaniu do czytania, też tam właśnie mówiłam o prowadzeniu sił wyższych. I to jest właśnie karta gwiazdy, jest tą energią, która daje nam ochronę. Mówi się, że to jest karta ochronna. Czyli nasze wyższe ja, nasi aniołowie, źródło, jesteśmy prowadzeni. Więc otwierajmy się też na nowe doświadczenia, nową wiedzę, świadomość taką, że jesteś na właściwej drodze. Myślę, że ten nów może właśnie dać taką świadomość, że to jest ten kierunek, że to jest to, że na przykład to właśnie to chcę robić, to właśnie z tą osobą chcę spędzić resztę życia, to właśnie to jest moja ukochana praca. Prawda? Bardzo, bardzo piękne energie. Bardzo piękne energie. Ten spokój, o którym była mowa tu w obserwatorze, może być dosyć trudno utrzymywać ze względu na tę piątkę, bo ta piątka tutaj to może być takie, wiecie, takie już kręcenie się w blokach startowych, żeby już działać, żeby już robić. Ale to jest dopiero początek. Tutaj jest zakończenie. Tak jakby jeszcze trzeba było coś na koniec zobaczyć, tak jakby wejść na górę i popatrzeć z wysokości na to wszystko, co się dzieje dookoła w twoim życiu. Podsumować pewne rzeczy i z radością iść zdobywać kolejne góry. Okej. No dobra. To teraz, kochani, będę patrzyła na poszczególne znaki zodiaku. I tak jak zwykle, po przetasowaniu i przełożeniu, pierwsza karta będzie to znak, w jakim jest nów. Czyli będziemy zaczynać od znaku wodnika. Później będę kładła ryby, baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec. Nów księżyca w znaku wodnika 21 stycznia 2023 roku. Poszczególne znaki zodiaku. Nów księżyca w wodniku 21 stycznia 2023 roku. Wodnik, ryby, baran. Byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec i koziorożec. Okej. I teraz rada dla poszczególnych znaków zodiaku i będzie tak samo jak przed chwilą, po przytasowaniu i przełożeniu. Pierwsza karta to będzie wodnik, potem ryby, baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec. Nów księżyca w znaku wodnika 21 stycznia 2023 roku. Nów księżyca w znaku wodnika 21 stycznia 2023 roku. Wodnik, ryby, baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec,
i koziorożec. No okej. No dobra. To zaczynamy i zaczynamy od naszych kochanych wodników. U wodników główną kartą jest dziesiątka buław, a radą jest 9 denarów. I powiem, kochani, tak. Tu wodniki mogą ten nów odczuwać jako uświadomienie sobie, bo to jest 10, to jest dziesiątka, tak jak tutaj pokazały się dziesiątki, jako uświadomienie sobie swoich różnego rodzaju zobowiązań i mogą mieć poczucie takiego przeciążenia, więc mogą w tym momencie potrzebować zrzucenia tego bagażu z siebie. I radą jest tutaj 9 denarów, czyli bądź niezależny. Myślę, że tutaj głównie ta rada. Myśl o sobie. Myśl tak, żeby tobie było dobrze, żebyś miał właśnie, miała wodniku, wodniczko, poczucie komfortu. Mimo wszystko. Mimo wszystko. Ale bardziej to widzę właśnie taką, bardziej tutaj mimo wszystko niezależność. Żeby zobaczyć, że te wszystkie zobowiązania, one cię drenują gdzieś tam energetycznie. Zwróć uwagę, co to jest. Czy to są jakieś zobowiązania towarzyskie, czy jakieś zobowiązania finansowe na przykład, czy jakieś inne. Zobacz, co możesz zrobić w tym kierunku, żeby mieć jakiś taki większy komfort życia. Odnoszę wrażenie, że ten nów może być okazją dla wodników zrobienia porządku właśnie z takimi obciążeniami życiowymi. Czy towarzysko, czy jakoś. Jeśli towarzysko, jeśli by chodziło o jakieś konkretne osoby, które są dla was uciążliwe, to pamiętaj, że twój dom jest twoją świątynią. No, to jest też ważna informacja. Otwierajcie się na lekkość, na niezależność, na spokój przede wszystkim. Tutaj potrzebny jest ten spokój. Może właśnie sobota, to jest weekend, prawda? Może właśnie postarajcie się zrobić sobie jakieś takie domowe spa, odpocząć, zrzucić te wszystkie ciężary z siebie. Może zrobić jakiś rytuał, w którym poprosicie swoje wyższe ja o zdjęcie z was właśnie takich ciężarów. Nazwijcie je i oddajcie to swoim aniołom, Bogu, jeśli coś tylko was uciska. Pozdrawiam, drogie wodniki. Życzę wam, żebyście były niezależne, bo to jest dla was najlepszą energią. Pozdrawiam i życzę wspaniałego nowiu. Ryby. Ryby mają maga i kapłana. No, ryby będą tutaj czarowały. Ryby będą czarowały, ryby mogą być błyskotliwe. Mogą mieć takie poczucie, że, jak to się mówi, złapały Pana Boga za nogi. Mogą mieć świetne pomysły i od razu będą chciały je realizować. Ja powiem wam, kochani, tak, przynajmniej je zapisujcie. To, co wam będzie przychodziło do głowy, to przynajmniej zapisujcie. Też wiele rzeczy, no to jest jedynka, więc to jest wejście w nowe. Więc też oprócz zapisywania już próbujcie coś być może realizować. Zobaczcie, na ile was stać. Tu też może być potrzeba pogadania na przykład z kimś, kto wam może doradzić, jakiś konsultant, jakiś nauczyciel, ktoś, kto w jakimś stopniu może pomóc wam w tej nowej drodze. Jeśli tego będziecie oczywiście potrzebować. Ja myślę, że nów dla ryb może być bardzo taki błyskotliwy. No naprawdę możecie, tak jak powiedziałam, możecie się czuć, jakbyście złapały Pana Boga za nogi i możecie mieć takie wrażenie, że jak to się mówi, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, że ruszam do przodu pomimo wszystko. No. Jeżeli macie jakieś dobre projekty, to jest dobry czas na to, żeby ruszyć do przodu.
proście też swoją górę, swoje wyższe ja, anioły, o prowadzenie. Pamiętajcie, że to jest wodnikowy nów, a jest to nów gwiazdy, nów, w którym spełniają się życzenia, nów, w którym jest ta ochrona. Więc łączcie się podczas tego nowiu ze swoją górą, a wtedy to, co będziecie tutaj właśnie czarować w swoim życiu, będzie przynosiło owoce w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie, drogie ryby. Niech to będzie dla Was piękny nów. Baranki. 9 buław i rada, karta sądu ostatecznego. Kochani, nów dla osób po znaku barana może wymagać pewnego rodzaju takiego samozaparcia, że niektóre rzeczy trzeba będzie po prostu zrobić. No, może tak być, że na przykład sobota, no to wiele osób sprząta w soboty, więc możecie odczuć to. Możecie to odczuć po prostu fizycznie. Gdzieś jakieś takie przeciążenie możecie odczuwać, ale na pewno się tutaj nie będziecie poddawać. Pewne rzeczy, które będzie trzeba zrobić, po prostu zrobicie. Radą jest tutaj karta sądu ostatecznego, czyli pamiętaj, żeby zrobić sobie później przynajmniej godzinkę dla siebie, jakąś taką odnowę. Może wziąć jakąś dobrą kąpiel, może pójść na jakiś spacer, może zrobić sobie jakąś maseczkę, czy coś w tym stylu, tak właśnie dla odnowy siebie. Jeśli masz możliwość na przykład pojechania do jakiegoś spa, to też tutaj w karcie sądu jak najbardziej taka odnowa w spa tutaj może po prostu świetnie zadziałać, zwłaszcza dla tych baranów, które są przemęczone po prostu. Ogólnie ten nów możecie troszeczkę odbierać jako taki zjazd, bo no, 9 buław to człowiek ma siłę, ale on już dużo przeszedł, prawda? Już może gdzieś tam czuć się zmęczony, ale najważniejszą rzeczą w 9 buław jest to, że nie poddajemy się, że po prostu to, co trzeba zrobić, dokończyć, doprowadzić do końca, trzeba to zrobić. A później można odpocząć, później można zrobić właśnie coś dla siebie, dla przyjemności i cieszyć się życiem. Myślę, że też ten nów może dla niektórych baranów być takim momentem, w którym przypomną sobie swoją prawdziwą moc. Zrozumieją, do czego są stworzone, bo to jest taka karta przebudzenia, prawda? Więc gdzieś tam może ten nów być dla Was takim zauważeniem nowej perspektywy, nowych możliwości. Zwłaszcza dla tych baranów, które się nie poddawały. To mogą być też nowe rozwiązania, rzeczy, którymi ciężko Wam było na przykład do tej pory. Jest szansa tutaj, kochani, na ukierunkowanie się na sukces. Pozdrawiam serdecznie, drogie baranki. Niech to będzie dla Was piękny, piękny nów. Byki. Byki mają siłę i jako radę królową kielichów. No to, drogie byki, u Was pasmo sukcesów, można powiedzieć. Byki będą się dobrze czuły, będą właśnie silne, będą zdrowe. Ten nów, myślę, że podczas nowiu nie odczujecie jakiegoś tam zjazdu specjalnie. Raczej właśnie będzie, czy możecie mieć taką potrzebę, żeby intensywnie kształtować swoje życie, robić, załatwiać jakieś sprawy. Może po prostu się też bawić jak najbardziej, może dla niektórych będzie to czas na jakieś wyjazdy, czy to sportowe, czy jakieś coś tam, jakieś narty, jakieś biegi, jakieś różnego rodzaju takie rzeczy, przy których potrzebne jest też trochę takiego samozaparcia. Ale ważną rzeczą tu jest tutaj energia królowej kielichów, czyli patrzenie na siebie i innych z troską, z troskliwością, z miłością. Też słuchanie swojej intuicji. Dla niektórych królowa kielichów też może mówić o matce, o partnerce, prawda? O kimś, kto jest dla Was ważny.
ale przede wszystkim jest to energia związana z uczuciami, z miłością. I na to głównie warto zwrócić uwagę, że żeby rozwijać w sobie to, co tak naprawdę wychodzi z waszej przestrzeni serca. Czyli to może być też sztuka, między innymi, prawda? To może być też, mogą to być różnego rodzaju talenty, które wymagają jakiegoś artyzmu, jak najbardziej. Ale przede wszystkim jest to energia miłości, energia przyjmowania. Wiele tutaj możecie zrobić, bo przy karcie siły, jako głównej karcie, to jest szansa na zrobienie takiego dużego kroku do przodu. Takiego przewalczenia gdzieś tam jakichś barier, które do tej pory oporowały. No, ja Wam życzę, drogie byki, żeby wszystko tutaj u Was układało się jak najlepiej. Niech ten nów da Wam dużo siły i niech otworzy nowe możliwości, dzięki którym staniecie się jeszcze silniejsze. Pozdrawiam serdecznie, drogie byki, niech to będzie dla Was piękny nów. Bliźnięta. U bliźniąt czwórka mieczy i kapłanka. Bliźnięta raczej nie będą rumakować w czasie nowiu. Czwórka mieczy jest czasem, w którym regenerujemy się. Więc raczej będziecie potrzebować, drogie bliźnięta, odpoczynku. Raczej będziecie potrzebować takiego, no, jakby to powiedzieć, odnowy jakiejś takiej. Dla niektórych może to być czas bycia w jakimś spa, czy w jakimś, nawet dla niektórych w szpitalu, lub po prostu odchorowywanie czegoś, lub po prostu dzień, w którym macie ochotę, czas, w którym macie ochotę, żeby wszyscy Wam dali święty spokój. To jest czas dla Was. Radą jest tutaj kapłanka, czyli otworzenie się na patrzenie do wnętrza, poznanie siebie. To jest czas dla Was. To jest czas też na różnego rodzaju konsultacje z osobami typu kapłanka, czyli osoby, które pomagają innym. To może być psycholog, to może być jakiś coach, terapeuta, czy nawet tarocista też jak najbardziej, bioenergoterapeuta. Ale to też może być Wasze wewnętrzne spojrzenie w siebie głęboko i takie czytanie informacji, które są w Was, a na co dzień się ich nie widzi, bo na co dzień jest to taki zabiegany czas. W momencie, gdy człowiek odpoczywa, gdy może się zregenerować, gdy ma trochę więcej tego świętego spokoju, to w momencie, gdy już te fusy, te demony, że tak powiem, opadną, prawda, to można zacząć czytać w sobie jak w otwartej księdze. I tego Wam życzę. Zregenerujcie się, potraktujcie ten nów jako taką wielką wannę, w której się możecie wykąpać, odnowić, a potem wrócić do aktywności już po czasie nowiu. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam, drogie bliźnięta, wspaniałego nowiu. Raczki. Och, raczki romantiko. Raczki mają dwójkę kielichów, więc będą miały nastroje romantyczne. To jest weekend, więc może jakieś randki, może jakieś spotkania, jakieś tete-a-tete. Może być bardzo miło. Przede wszystkim raki mogą sobie uświadomić, z kim tak naprawdę chcą się spotkać. Kto jest ich tą drugą połówką też. Też tak może być. Ale też mogą to być sprawy, dla niektórych też sprawy jakieś zawodowe, biznesowe, z kim chce na przykład współpracować. To mogą być różnego rodzaju umowy też dla niektórych podpisywane lub dogadywania się. Różne tutaj rzeczy mogą być dla różnych osób spod znaku raka, ale przede wszystkim ważną rzeczą tu może być dla Was bliskość. Uświadomienie sobie energii, która może dawać dużo takiego poczucia spełnienia, przyjemności, która może też tu, jak
tak jak mamy 10 kielichów, prawda? Tu mamy 10, tu mamy 2. To jest sam początek. Czyli to może być no, wejście na nowy próg w stałych relacjach, prawda? Albo dla niektórych to mogą być nowe randki, to mogą być nowe spotkania, nowe osoby. Radą jest 9 buław, czyli żeby nie poddawać się, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o jakieś dogadywania się, jeśli się na przykład, jeśli chodzi też o zgodę w jakiejś sytuacji, bo dwójka kielichów to też może być po prostu zgoda, próba osiągnięcia zgody z kimś. Tutaj nie poddawajcie się. Tutaj trzeba wyciągać rękę na zgodę do innych i też bycie w kontakcie, jeśli chodzi o właśnie umawianie się i tak dalej. Otwarte serce. Też pamiętajcie o tym, że serce powinno być otwarte i oczekujące najlepszych rozwiązań dla Was. Tego Wam, kochani, życzę. Dużo, dużo miłości. Niech to będzie piękny nów dla Was. Lwy. U lwów as mieczy. No to jest as wodnikowy właśnie. As tego zrozumienia, tej świadomości, o czym była mowa tu w obserwatorze. Ten obserwator to jest trochę taki as mieczy. To jest ta świadomość czysta, klarowna. Tutaj to aż taki mieczysko jest rozpruwacz wręcz bym powiedziała dla zatwardziałych osób, które szukały, szukały, prawda, tego nowego początku. Czasami tak jest, że trzeba trochę wykarczować, żeby zobaczyć tę polanę, na którą chce się wejść, prawda? Więc tu możecie, drogie lwy, doświadczać takich wspaniałych momentów takiej klarowności, takiego uświadomienia sobie. Aha, to jest tak. To już teraz rozumiem, to jest tak. To o to tutaj chodzi. Albo tak to trzeba zrobić. Albo to jest ta osoba, prawda? Więc tu jest takie uświadomienie sobie. Możecie też wchodzić właśnie w takie wyższe stany świadomości. Możecie mieć takie przebłyski geniuszu wręcz. Jest to bardzo dobra karta, zwłaszcza na nów, bo drogie lwy, wszystkie pomysły, które w nowiu, około nowiu będą wam się pojawiały, na bank zapisujcie, bo kiedyś z tego może być coś ważnego. Możecie mieć naprawdę takie pomysły, które na początku mogą się wydawać szalone, ale w tym szaleństwie jest metoda, a nów w wodniku właśnie po to jest. Także zapisujcie swoje pomysły, zapisujcie też swoje spostrzeżenia odnośnie innych osób, bo jak się temu przyjrzycie później, może się okazać, że niektóre z nich były bardzo, bardzo celne. Radą jest dwójka buław. No, dwójka buław tutaj, kochani, radzi, żeby patrzeć, jak te plany, jak te rzeczy, które zostaną właśnie wymyślone, to co sobie uświadomicie, jak zaplanować ich realizację. Tu jest to wysiewanie tych nasionek, to jest to wysuwanie tych intencji. Bardzo dobry czas dla lwów. Bardzo dobry. Wasze plany możliwe, no bo za chwilę mamy pełnię w lwie, prawda? Więc to jest idealny moment dla was. To, co w nowiu wymyślicie, to w pełni i już mogą być pierwsze owoce tego, co jeśli rzucicie te nasionka, jeśli one będą kiełkowały, prawda? Więc zastanówcie się, co jest takiego ważnego, jakie nowe możliwości przed wami życie stawia, co możecie zrobić. Jaki kierunek obrać? Jak to zrobić? Proście swoją górę, swoje anioły. Pamiętajcie, że to jest karta gwiazdy, to jest wodnikowy nów. Jest to czas ochronny. Działają siły anielskie, siły boskie, wasze wyższe ja pomagają wam. Proście o pomoc, a będzie wam dane. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, drogie lwy. Pamiętajcie też, że as mieczy odcina to wszystko, co już wam też jest niepotrzebne. I w relacjach, i wróćcie sobie do czytania wstępnego
do wprowadzenia, które jest na początku filmu, tam też o tym mówię, żeby zostawić za sobą to, co już z wami nie rezonuje, prawda? To też może być taki bardzo skuteczny aktualizator. Pozdrawiam serdecznie i życzę pięknego nowiu. Panny. Szóstka buław i paź buław. No, panny to tutaj będą miały zamiar potriumfować. Panny będą miały ambicje, mogą mieć bardzo ambitne plany. Mogą się poczuć silne, takie właśnie jako takie silne, jako mocne. No, i mogą poczuć naprawdę taką prawdziwą odwagę do działania. Radą jest paź buław, czyli bądź kreatywny, bądź entuzjastyczny. Jeżeli jakiś będziesz mieć pomysł, to idź po to. Idź po swój sukces. No, bardzo tutaj żywiołowe panny się dla panien się pokazały. Takie, no, jakby to powiedzieć. Akurat mi się takie słowa cisną, co nie mogę ich powiedzieć, ale panny będą nie do przebicia. Mogą być tutaj naprawdę bardzo silne, bardzo konkretne, mogą mieć sporo energii i jeśli tylko zachowają taki dziecięcy entuzjazm, taką radość, takie właśnie myślenie, co się ma nie udać, uda się, wszystko będzie dobrze, prawda? To mogą osiągnąć bardzo wiele. Ten nów to może być dla was taki skok po puchar, wręcz bym powiedziała. Dobry czas, dobry czas. No, możecie po prostu czuć taką potrzebę też osiągnięcia czegoś, wyrwania czegoś, trochę szczęścia jakiegoś wyrwania od życia. Otwierajcie się na to. Otwierajcie się na to i stawajcie, jeżeli będzie jakiś konkurs, czy jakieś cokolwiek, coś, gdzie będziecie mogły się wykazać, to wchodźcie w to, działajcie. To może być naprawdę dla was bardzo piękny nów, drogie panny. Życzę wam tego. Bawcie się dobrze. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wagi. Wagi mają, no ciekawe, trójka mieczy i dwójka kielichów jako rada. Jeśli podczas tego nowiu będą wam przychodziły jakieś sytuacje, być może z przeszłości, w których będą się przypominały jakieś zranienia sercowe, czy znaczy mogą one być w relacjach uczuciowych, ale mogą być też przyjacielskich. Warto, żeby podczas tego nowiu po prostu wybaczyć sobie. To jest dla was, to jest dobry czas na, ten nów może być dobrym czasem na wybaczenie. Wybaczenie sobie, wybaczenie innym, pozwolenie na zgodę. Tu też mogą być takie momenty dla wag, które na przykład w ostatnim czasie miały jakieś rozstania, to podczas tego nowiu może nastąpić nowy początek w relacjach. Może nastąpić właśnie zgoda, dogadanie się. W każdym razie warto, żeby próbować, bo radą jest dwójka kielichów, a dwójka kielichów to jest właśnie stanięcie twarzą w twarz z drugą osobą i wyjaśnienie, powiedzenie sobie szczerze od serca, co się czuje, co się, jak chce się z drugą osobą, jak się widzi relację z drugą osobą. Więc zwróćcie na to uwagę, bo tu może być właśnie ten nowy początek. Można jakieś traumy po prostu przepracować, żeby pójść dalej, żeby otworzyć się na nowe, lepsze. Pozdrawiam serdecznie, drogie wagi. Otwierajcie się na to, a nawet jeśli by chodziło o jakieś takie traumy z przeszłości, czy z dzieciństwa, czy coś tam, jakby się coś przypominało, a te osoby, powiedzmy, o które chodzi, już ich nie ma wśród nas, to też można to poprzez świadomość właśnie wybaczyć, zostawić. Tak naprawdę wszystkie tego typu rzeczy dźwigamy my, więc wybaczenie jest dla nas tak naprawdę. Robimy to z miłością do siebie i też o tym
warto pamiętać. Tutaj przyjrzyjcie się, sfokusujcie, co to może być, co cię jeszcze gdzieś tam trzyma, żeby nie móc prawdziwie otwierać swojego serca, żeby nie móc, jak czasami tak jest, że ciągniemy jakąś taką kulę u nogi. Zwróćcie uwagę, co to może być, bo to jest idealny czas, żeby to z siebie zrzucić. Pozdrawiam serdecznie i życzę, drogie wagi, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Skorpiony. Skorpiony mają pazia mieczy i ósemkę mieczy. Paź mieczy, nowe informacje, więc tu myślę, że skorpiony mogą mieć dużo różnego rodzaju pomysłów i dobrze, żebyście sobie to notowały, bo to jest nów, w którym trzeba notować swoje pomysły, to najważniejsza rzecz. Może was wiele rzeczy nowych interesować. Możecie się zacząć interesować nowymi też rzeczami. Coś was może wkręcać. Ale pamiętajcie, macie tutaj ósemkę mieczy jako kartę radę. Ósemka mieczy jako karta rada mówi o tym, przestań wyobrażać sobie, że masz jakiekolwiek ograniczenia. To jest karta, która mówi, że trzeba zrzucić tę opaskę z oczu. Trzeba użyć tych mieczy do rozpiłowania tych sznurów. Trzeba się uwolnić. To jest czas na uwolnienie. To jest czas też na uwolnienie swoich myśli, swoich ograniczeń mentalnych, że coś musi być jakieś, bo inaczej to nie. To tu trzeba to puścić. Tutaj trzeba dopuścić do siebie nowy sposób myślenia, nowe wartości, zaktualizować to, co mówiłam we wstępie do czytania. Wróćcie sobie do wstępu do czytania. Żeby zaktualizować te nowe przekonania, nowe spojrzenie, nowe perspektywy, nowe spojrzenie na swoje życie. Nie ograniczać się. Tutaj konieczny, ten nów może być dla wielu skorpionów naprawdę zbawienny. Tego wam życzę, drogie skorpiony, bo zasługujecie na to, żeby rozwijać się, żeby piąć się do góry, żeby kochać, żeby robić to, co chcecie. Ale jeżeli sami się ograniczacie mentalnie, to jest tak jakby zamykać się gdzieś tam w pudełku. Więc tu ważna jest ta otwartość. Pracujcie z afirmacjami, z afirmacją. Otwieram się na i tutaj mówisz na co. Czy na nowy związek, czy na pracę, czy na to, czy na tamto. Zależy na to, na czym ci zależy. I nie musisz mówić, jak to ma wyglądać. Po prostu poproś o realizację. Im więcej rzeczy mówisz jak, to tym bardziej się ograniczasz. Daj wszechświatowi wolną rękę. Niech zrobi to dla ciebie jak najlepiej. Tego ci życzę. Drogi skorpionie, trzymajcie się cieplutko. Niech to będzie dla was bardzo korzystny nów. Strzelce. O proszę. Strzelce mają swoją kartę rycerza buław. To jest strzelec w całej krasie, a do tego macie jeszcze radę cesarzowej. No, dla strzelców ten nów może być bardzo korzystny, będziecie się otwierać na nowe rzeczy, nie trzeba będzie wam dwa razy powtarzać. Rycerz buław jest aktywny, dla niektórych to mogą być też jakieś wyjazdy, czy po prostu jakaś spora aktywność tego dnia, ale też taka gotowość na przygodę, gotowość na to, że coś się będzie działo. Będzie wam się chciało chcieć, jak ja to mówię czasem. Cesarzowa dodatkowo tu mówi, otwieraj się na dobrobyt, na szczęście. Zwróć uwagę, że po prostu zasługujesz na to, że tobie się to należy. Otwieraj się na to. Otwieraj się na nowe możliwości. To jest tutaj też bardzo, bardzo istotne. Myślę, że strzelce mogą spodziewać się dużo takiego dużo takiej pozytywnej energii w czasie tego nowiu. Proście też swoje wyższe ja, swoje anioły o opiekę, o ochronę. Otwierajcie się na wszelki dobrobyt, na miłość, na też na dostatek i tak dalej, na zdrowie też. To wszystko jest dla was. Bierzcie, idźcie po to. Ukierunkowujcie swoją energię. Działajcie, realizujcie swoje marzenia.
Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały nów. I koziorożce. Koziorożce mają dziewiątkę kielichów i koło fortuny. No to koziorożce drogie. No to tutaj u Was to już jest sztos. No. Bo dość, że macie dziewiątkę kielichów, która jest kartą spełniającą życzenia, to jeszcze macie koło fortuny, czyli wygrana w totka. Grajcie, już nie chcę nikogo namawiać do hazardu, ale wiecie, no, spróbować warto, drogie koziorożce. Dodatkowo to jest właśnie to, o czym mówiłam we wstępie do filmu, że warto jest podczas tego nowiu patrzeć właśnie z nowej perspektywy, nawet bardzo śmiałe plany przemyślać, prawda? Więc tu zwróćcie też na to uwagę, że jakieś spełnienie, jakieś szczęście, jakieś zadowolenie może Wam się po prostu trafić, jakaś szansa, jakaś możliwość. Łapcie szansę, łapcie możliwości, nie zastanawiajcie się zbyt długo nad jakimiś okazjami, żeby Wam coś nie przeleciało koło nosa, prawda? Tu mogą się trafić właśnie jakieś szanse, jakieś okazje, jakiś uśmiech losu może do Was po prostu przyjść. Ja Wam tego życzę z całego serca. Niech się tak stanie. Karta spełnienia, karta farta, karta szczęścia, obrotu właśnie, dokonania też jakichś zmian. To też jest ważne, żeby złapać ten powiew zmian, złapać, żeby nie przespać tego. Otwierajcie się na szczęście, na miłość, na spełnienie. Niech to wszystko do Was idzie. Otwierajcie drzwi, żeby nie poszło gdzie indziej, prawda? Okej, dobrze, kochani. Czytanie za nami. Ja życzę nam wszystkim, żeby ten nów był dla nas bardzo korzystny. Praktycznie wszystkie znaki miały dobre energie. Otwierajmy się na to, otwierajmy się na szczęście. Niech ta gwiazda wodnikowa nam przyświeca, niech daje nam wiarę, nadzieję, zaufanie do życia. Niech obdarza nas spełnieniem, niech obdarza nas ochroną i prowadzeniem. Otwierajmy się na najwyższe dobro. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!